Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jest to druk senacki 795. Głównymi celami ustawy jest wsparcie dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz całej grupy podmiotów wrażliwych, takich jak żłobki, przedszkola czy podmioty prowadzące działalność kulturalną czy społeczną. Wsparcie będzie dotyczyć części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w dniu 6 września, czyli wczoraj, odbyła się debata. W trakcie debaty przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu przedstawił szereg uwag o charakterze konstytucyjnym. Wiceminister Ministerstwa Klimatu i Środowiska odrzuciła wszystkie te uwagi ze względu na konieczność, jak tam przedstawiła, szybkiego procedowania przedstawionego w trakcie projektu ustawy. Legislator przedstawił ponadto propozycję 24 poprawek o charakterze legislacyjno-redakcyjnym, ale część też była doprecyzującym zapisy ustawy. 11 zostało popartych przez przedstawicielkę rządu, panią wiceminister Ministerstwa Klimatu i Środowiska, i przyjęte one zostały przez senatorów, członków komisji jednogłośnie. Następnie 4 poprawki zgłosił pan wiceprzewodniczący komisji Wojciech Piecha. Poprawki te zostały wcześniej uzgodnione z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Poprawki te przyjęte zostały większością członków senackiej komisji. 4 poprawki przedstawione przez legislatora zostały przejęte przez senator Jolantę Hibner. Mimo braku poparcia rządowego zostały one przyjęte przez większość członków komisji. Jednocześnie senator Hibner poinformowała o poprawkach, które będą składane w drugim czytaniu na posiedzeniu plenarnym Senatu. Cała ustawa wraz z przyjętymi poprawkami została przyjęta przez komisję i przekazana pod obrady całej Izby Wyższej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Obecnie